Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo miło mi się dzisiaj z Państwem spotkać. Dziękuję organizatorom za zaproszenie i takie miłe przywitanie. Proszę Państwa, przed nami projekcja dwóch bardzo interesujących filmów, które powstały w Polsce po 1989 roku. Historie miłosne w reżyserii Jerzego Sztura z 1997 roku i Dzień Świra Marka Koterskiego. To jest film o 5 lat późniejszy. I kiedy jechałam tutaj do Państwa, to zastanawiałam się, jakim kluczem, oprócz oczywiście tego transformacyjnego, który jest zawarty w tytule dzisiejszych zajęć i autorskiego, bo te dwa prezentowane dzisiaj filmy to niewątpliwie przykłady kina autorskiego, konsekwentnie zresztą rozwijanego. A przede wszystkim zastanawiałam się, jak w ogóle mówić o Dniu Świra, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jest to film dosyć dobrze znany. Przecież wiele dialogów, monologów z tego filmu weszło z impetem do naszej kultury, do naszej popkultury i ta lotność języka zawartego w scenariuszu Marka Koterskiego, no została przez Marka Kondrata w tej takiej autentycznej kreacji, no przeniesiona, można powiedzieć, też bardzo efektownie poza ramy filmowego ekranu. I myślę, że tak jak w przypadku Psów Władysława Pasikowskiego, które oglądaliście Państwo na poprzednich zajęciach, moglibyśmy się tutaj zacząć przerzucać powiedzonkami z tych filmów. I w ogóle konstrukcja Dnia Świra, proszę zwrócić uwagę, opiera się na języku. Język jest, można pokusić się chyba o takie stwierdzenie, oprócz postaci Adasia Miałczyńskiego, takim bardzo ważnym bohaterem filmów Marka Koterskiego. To jest język bardzo charakterystyczny i on jest tak istotny nie tylko dlatego, że bohaterowie się nim posługują właśnie w taki oryginalny, rozpoznawalny już przez nas sposób, ale też dlatego, że mówią o nim. I mnie zawsze interesowało, skąd się ten język u Koterskiego wziął, prawda? Te powtórzenia, te takie autopoprawki. Zwróćcie Państwo uwagę, że bohater grany przez Marka Kondrata się poprawia, tak jakby szukając tej najbardziej właściwej formy. Te właśnie autopoprawki są charakterystyczne, ten rytm powtórzenia. I właśnie zastanawiałam się, skąd się ten język wziął u Koterskiego i takie wytłumaczenie, że Koterski jest między innymi absolwentem, bo jeszcze powiem o innych jego profesjach, polonistyki i mógłby być to taki sposób, nie wiem, wyrażenia buntu przeciwko skonwencjonalizowanemu językowi, pełnemu klisz, takiemu niewystarczającemu, nieadekwatnemu. No też właśnie wydawało mi się nie do końca wystarczające, więc szukałam dalej. I co się okazuje? W 1981 roku Marek Koterski, kiedy pracował nad swoim dokumentalnym filmem pod tytułem Przyczyny narkomanii, bo tutaj warto zauważyć, że od kina dokumentalnego Koterski zaczynał. Zresztą ten jego debiut w fabule nastąpił dosyć późno, bo dopiero w 1984 roku, kiedy Koterski miał już 42 lata, więc to na debiut jest dosyć późno. Ale wracając do tego dokumentu, on dokonał pewnego takiego ciekawego odkrycia, kiedy przesłuchiwał setki godzin tych nagrań i przepisywał je ręcznie, właśnie te takie wypowiedzi i zwierzenia narkomanów, to zwrócił uwagę nie tylko na to, że
Ten język pisany różni się zasadniczo od języka mówionego, to jest tutaj jakby jasne, ale zwróćcie uwagę na to, że ten język narkomanów pełen jest takich właśnie, takiej obsesyjności, tych powtórzeń, tych autopoprawek, różnych neologizmów. I wydaje mi się, że to miało bardzo duże znaczenie i to była duża inspiracja dla Marka Koterskiego, a widzowie, dlaczego tak podchwycili szybko i chętnie ten język? No tutaj z kolei wydaje mi się, że dostrzegli w tym języku pełnym takich inwersji językowych, w tym właśnie złamanym szyku, w tym charakterystycznym rytmie, ale też takiej głębokiej emocjonalności, sporo prawdy. I tutaj wspomniałam o tej emocjonalności, bo ona jest istotna. Ci z Państwa, którzy widzieli film, wiedzą, że no tam jest pełno wulgaryzmów, prawda? I tutaj ci z Państwa, którzy nie widzieli, nie chciałabym, żeby czuli się jakoś zgorszeni tymi, słuchać mnie, wulgaryzmami, bo tutaj wydaje mi się, że Koterski nie używa ich dlatego, żeby gdzieś rubasznie rozśmieszać widownię. Za tym językiem wulgarnym kryje się właśnie, tak jak powiedziałam, ta głęboka emocjonalność i to jest wyraz frustracji i bezradności głównego bohatera. On, jak sam mówi, czuje się rozgoryczony, przegrany, mówi, że przegrał życie, że nie potrafi się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. I tutaj znowu pewne podobieństwa możemy zauważyć z psami Władysława Pasikowskiego. Ja będę się odwoływać do tego filmu, bo już Państwo go widzieli. I użycie tych wulgaryzmów w kinie Pasikowskiego z jednej strony oczywiście wymuszała konwencja, wymuszała może nie jest dobrym słowem, wynikała z konwencji gatunkowej, z konwencji kina tego bandyckiego, sensacyjnego, ale no bo trudno sobie, prawda, wyobrazić, żeby bohaterowie tego filmu byli esbecy, mówili, nie wiem, o kurcze blade, prawda, czy o rety, więc to, ale nie tylko o to chodzi, bo cały czas musimy pamiętać o tym szczególnym momencie, o właśnie tej zmianie ustrojowej, o tym przełomie, który jest też tematem dwóch wykładów pod rząd, bo o ile, proszę zwrócić uwagę, ta PRL-owska cenzura oczywiście w pierwszym rzędzie skupiona była na tropieniu takich ideologicznych, prawda, niezgodności z linią partyjną, to ona jednak była czujna, była uważna i wyłapywała też takie drobne odstępstwa od na razie, odstępstwa od wobec obyczajności. A po 1989 roku, kiedy główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk przestał istnieć, no to bohaterowie mogli zacząć mówić tak, jak chcieli. I tutaj właśnie to jest też ten język zarówno w Dniu Świra, jak i w Psach wyrazem wolności, prawda, tego braku cenzury. Adaś Miałczyński też mówi, jak chce. Jest to osobliwe dosyć, kiedy się przysłuchujemy, bo z jednej strony on przemawia do nas tym trzynastozgłoskowcem, ale no, ten trzynastozgłoskowiec jest poprzetykany wulgaryzmami. Wspomniałam, że Koterski jest absolwentem polonistyki. Główny bohater Dnia Świra jest polonistą. Zresztą to jest w ogóle, proszę Państwa, ulubiony film profesora Jana Miotka. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze Państwo ten program emitowany w Telewizji Polskiej, kiedy można było zadzwonić do profesora i zapytać go o jakieś niuanse językowe i notabene on za tydzień będzie u nas w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, w którym pracuje, przedstawiał ten film i go komentował w takim nowym cyklu Moje filmy, gdzie znani wrocławianie właśnie opowiadają o swoich ulubionych filmach. To taka autoreklama kina, w którym pracuję, ale nie odbiegając od tematu, chociaż no tutaj nie odbiegłam, bo tak jak powiedziałam, język jest bardzo ważnym tematem w tych filmach, ale wracając do tego pytania, które sobie zadałam na początku, jakim jeszcze kluczem można by
spiąć te dwa prezentowane dzisiaj filmy poza transformacyjnym i autorskim, to pomyślałam sobie, że interesującym dla Państwa, ale też adekwatnym w obu tych przypadkach będzie trop terapeutyczny. I tutaj już absolutnie nie ukrywam, że ta moja propozycja wynika między innymi z tego, że właśnie tym tematem się przez kilka lat zajmowałam, już teraz nie, ale rzeczywiście przez kilka lat ten temat bardzo mnie interesował. I oprócz takiego pytania, czy film może spełniać jakieś funkcje terapeutyczne, czy może być takim skutecznym narzędziem pomagającym w procesie psychoterapeutycznym. I tutaj przyznam się szczerze, że paradoksalnie jestem ostrożna, czy nawet czasami sceptyczna. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to ja chętnie udostępnię materiały, ale interesował mnie też taki autoterapeutyczny wymiar twórczości samych reżyserów. I na przykład na gruncie kina dokumentalnego takim kluczem można czytać bez wątpienia twórczość Marcina Koszałki, a na gruncie fabularnym wydaje mi się, że bardzo ciekawym przykładem jest ta na wskroś autobiograficzna twórczość Marka Koterskiego. I tutaj od razu chciałabym zaznaczyć, że nie można się ograniczyć do takiego prostego założenia, że Marek Koterski właśnie uprawia tę autoterapię i że nie wiem, terapeutyzuje się za pomocą swojej twórczości. Zwrócił na to uwagę między innymi Tadeusz Sobolewski, to jest jeden z moich ulubionych krytyków filmowych, i napisał, że to jest ekshibicjonizm pozorny. Ja może zacytuję dokładnie Sobolewskiego, dlatego że tak ładnie jak on tego pewnie nie ujmę. Ekshibicjonizm pozorny, że to życiopisanie Koterskiego, no właśnie tutaj bardzo ładne słowo, życiopisanie Koterskiego jest ekshibicjonizmem pozornym. Koterski w Dniu Świra sprowadza siebie do poziomu absolutnej przeciętności właśnie po to, by każdy mógł się w jego bohaterze odnaleźć. I to jest, proszę Państwa, siła tych filmów Koterskiego, że oczywiście z jednej strony te filmy są oryginalne, szalone, osadzone bardzo mocno w jego biografii, ale, i to jest istotne, żaden fakt w tym filmie nie ogranicza się jedynie właśnie do tego jednostkowego sensu, czyli ta autoterapia reżysera nie wyklucza terapii widzów. I owszem, w centrum znajduje się, jak wiemy, Miałczyński, czyli alter ego reżysera, i tutaj nie trzeba być jakimś Sherlockiem Holmesem, żeby dostrzec powiązania, prawda? Koterski, Miałczyński. Oczywiście słyszymy, że to kocie nazwisko Miałczyński jest bezpośrednio powiązane z nazwiskiem reżysera, ale wydaje mi się, że ten Miałczyński-Koterski jest zawsze w centrum tych filmów, w tym sensie, że w centrum jego sztuki zawsze znajduje się człowiek. Miałczyński jest tutaj podmiotem, tematem, ale też właśnie takim medium, kluczem do zrozumienia uniwersalnych spraw, o których Koterski opowiada bardzo konsekwentnie z filmu na film. I pozwólcie Państwo, że jeszcze raz zacytuję Tadeusza Sobolewskiego. Nie mieliśmy w naszym kinie pokieślowskim autora tak konsekwentnego. I do tej konsekwencji chciałabym wrócić, ale skoro już tutaj przywołaliśmy Kieślowskiego, to zarysujmy może od razu kontekst drugiego prezentowanego dzisiaj filmu, czyli Historii miłosnych Jerzego Sztura, a w zasadzie chronologicznie pierwszego, bo też ten film jako pierwszy dzisiaj Państwo obejrzą, prawda? To jest film wcześniejszy, więc tak by tutaj logika nakazywała. I jak to Państwu powiedzieć, bo ja zasadniczo jestem ostatnia do jakiegoś takiego wartościowania filmów i w ogóle do wartościowania wytworów kultury. Zawsze zachęcam swoich studentów, żeby raczej analizowali filmy niż je oceniali, ale
muszę się przyznać, że jednak jeśli chodzi o ten dzisiejszy zestaw, to Dzień Świra wydaje mi się filmem troszeczkę ważniejszym. Chociaż te oceny zostawię Państwu, to może inaczej, żeby było uczciwie. Wydaje mi się, że Dzień Świra otwiera się na większą ilość takich możliwych interpretacji, odczytań, a przede wszystkim zostawia więcej miejsc widzowi do takiego samodzielnego wypełnienia. I to jest wartość bardzo cenna w sztuce filmowej. I ten Kieślowski pojawił się tutaj nie bez powodu, ponieważ, jak Państwo wiecie, może chociażby z poprzednich semestrów Akademii, Jerzy Sztur bardzo blisko współpracował z Krzysztofem Kieślowskim. Stworzyli wspólnie kilka takich bardzo ważnych projektów z Amatorem i Spokojem na czele. I tutaj trzeba podkreślić, że ta rola Sztura nie ograniczała się tylko do bycia aktorem. Owszem, on był twarzą moralnego niepokoju, kina moralnego niepokoju, ale też takim równoprawnym współtwórcą tych filmów, dlatego że często właśnie współpracował przy dialogach, zresztą podobnie, bo wiem, że Państwo też Wodzireja oglądali w przypadku filmu Feliksa Falka, to jego doświadczenie sceniczne też było tutaj bardzo, bardzo istotne i wniósł oprócz aktorstwa, oprócz swojej twarzy też bardzo dużo do tego kina. I film, który Państwo dzisiaj obejrzycie, nie tylko jest dedykowany Krzysztofowi Kieślowskiemu, proszę zwrócić uwagę na te dedykację na początku. Kieślowski też konsultował pierwszą wersję scenariusza Historii miłosnych. Niedługo później zmarł, niestety. Ale przede wszystkim te historie miłosne wyrastają z inspiracji twórczością Kieślowskiego. I tutaj warto od razu powiedzieć o zasadniczej różnicy, która jednak powoduje, że dosyć łatwo, z naciskiem na łatwo, zaraz wytłumaczę dlaczego, byłoby umieścić ten film w zbiorze takich filmów terapeutycznych. Dlaczego? Filmoterapeuci bardzo często wybierają filmy z morałem, z czytelnym przesłaniem, a historie miłosne Jerzego Sztura to właśnie moralitet. I różnica polega na tym, to profesor Krzysztof Kornacki, którego doskonale Państwo znacie, mówił o tym z kolei u nas w kinie na wykładzie o metafizycznym kinie polskim, że o ile Kieślowski stawiał pytania, nie udzielając jednoznacznych odpowiedzi, jedynie podprowadzał widza, sugerował, delikatnie dotykał tej metafizyki, tak Sztur odsłania te tajemnice. On decyduje się na pokazanie, na literalną ilustrację tej metafizyki. Zobaczycie Państwo, krótko mówiąc, w filmie Sztura, oczywiście w umownej scenie, ale jednak, wszystko na to wskazuje, że Boga. Wielki ankieter, grany przez Jerzego Nowaka, taki wszechwiedzący mędrzec, oceniający jednoznacznie, dobrotliwy wprawdzie, ale jednak ocenia tych bohaterów i ich wybory, no przywołuje tutaj jednoznaczne skojarzenia. I właśnie Sztur decyduje się na te konkretne odpowiedzi, podpowiedzi, wskazówki, co nie musi być oczywiście złe. Myślę tutaj też właśnie w kontekście tej filmoterapii, bo czasami może jako widzowie potrzebujemy takiego rozjaśniania egzystencji, przypominania w codzienności, co jest naprawdę ważne, i Sztur daje tutaj jednoznaczne odpowiedzi, co jest ważne. To, co ważne, uwypuklone jest zresztą w samym tytule, prawda, historie miłosne, no tutaj to największe wartością będzie oczywiście miłość, i ci bohaterowie, którzy wybierają miłość, wygrywają, a ci, którzy ją odrzucają lub się jej boją, przegrywają. Oczywiście nie powiem Państwu, kto wygrywa, kto przegrywa, żeby nie psuć przyjemności odbioru, ale no, tutaj należy zaznaczyć, że Sztur jednak daje widzowi taką moralną lekcję, tak tutaj grozi nam palcem. Symptomatyczna zresztą jest piosenka, na koniec proszę zwrócić uwagę zespołu, raz, dwa, trzy, cuda są zazwyczaj dla tych, co kochają. Pan Bóg dobry dla tych, którzy wierzą
w cud. I na czym polega różnica między tymi dwoma filmami, które dzisiaj obejrzymy? Koterski zostawia widzowi więcej tej przestrzeni do samodzielnego wypełnienia, stąd paradoksalnie jest więcej przestrzeni na projekcję identyfikacji, na to utożsamienie się z bohaterem i być może też stąd tak duża popularność tego filmu. I o ile się, proszę Państwa, pokusiłam o pewne wyróżnienie tego filmu i od niego zaczynam, no nie zaczynam, bo to już prawie 25 minut nawijam, ale chodzi o to, że to wyróżnienie, ja może wytłumaczę, dlaczego tak jest, bo wydaje mi się, że z filmem jest tak jak z osobą, że przyjemność z poznania osoby jest zawsze większa wtedy, kiedy ta osoba nie chce mnie moralizować, prawda? Kiedy nie chce mnie oceniać, tak jak u sztura, w zależności od tego, czy wybiorę miłość, czy ją odrzucę, to zostanę nagrodzona albo potępiona. Tam te wskazówki są takie bardzo jednoznaczne, a przecież to te wybory nie zawsze muszą być takie proste i oczywiste. I filmy reżyserów, którzy, tak jak Koterski, uchylają trochę maski, prawda, tutaj ten wymiar autobiograficzny, ale potrafią też wysłuchać. Tak, i znowu tutaj to nawiązanie do osoby, tak? I też myślę, że terapeuta, bo podobnie jest z terapią już taką literalną, dobry terapeuta nie ocenia, prawda, nie daje prostych odpowiedzi. W moim przekonaniu to w ogóle by było zaprzeczenie terapii, która nie powinna być czymś, co spada na pacjenta, co mu się przydarza, co on dostaje w pakiecie, tylko jest to zawsze jakiś proces, prawda? Te pytania, które sobie stawiamy i które też tutaj twórcy tych filmów stawiają, no to są takie też, wydaje mi się, tajemnice, które każdy z nas powinien odkryć sam. Zresztą proszę zwrócić uwagę na to, że sama postać Miałczyńskiego to przecież jest taki przykład tożsamości płynnej, powiedzielibyśmy za Baumanem, proteuszowej. I kiedy spojrzymy na biografię samego Koterskiego, i tutaj posłużę się notatką, absolwent filologii polskiej, przez pewien czas przygotowujący się do doktoratu i asystentury, student historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, uczeń malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, absolwent Wydziału Reżyserii Łódzkiej Filmówki. Te afiliacje, tak byśmy powiedzieli w tym slangu akademickim, to przecież nie tylko dowody na takie interdyscyplinarne zainteresowania Marka Koterskiego, ale też przejaw bezustannego poszukiwania miejsca dla siebie w rzeczywistości. I bardzo charakterystyczne w tym kontekście jest też to, że Koterski zrealizował aż 8 filmów, w których bohaterem jest Miałczyński. Zaraz sobie będziemy to porządkować. A w swoim najnowszym filmie, 7 uczuć, jego bohater wraca do wspomnień z dzieciństwa. Nie wiem, czy Państwo widzieli ten film, 7 uczuć, tak? Okropny. No właśnie, i tutaj te skrajne emocje, które wywołuje, ale proszę zwrócić uwagę, że ta ścieżka artystyczna Koterskiego rozwija się właśnie w taki sposób, układa się w taki proces terapeutyczny, bo pewnie nieraz Państwo słyszeli, że zwłaszcza na tych terapiach takich psychodynamicznych wraca się z uporem, prawda, do tego dzieciństwa, do nieprzepracowanych traum, do tych relacji z matką, a w 7 uczuciach wszystko to jest, prawda? Ten film jest niewygodny, źle się go ogląda, prawda? I no, tam bohater, grany tym razem przez syna Koterskiego, Michała, literalnie po prostu ląduje na kozetce psychoanalityka. Psychoanalitykowi głosu użycza, jak Państwo wiecie, Krystyna Czubówna, co daje taki komiczny efekt, no ale też przejmujący, a wydaje mi się, że Koterski tego chwytu aż tak bardzo nie nadużywa. Ale właśnie proces autoterapii Koterskiego widać bardzo dobrze na przykładzie tego filmu, który przywołałam, zwłaszcza kiedy sobie uświadomimy, że w Dniu Świra, który za chwilkę będziemy oglądać, Adaś też spotyka się z psychoanalitykiem.
w tej roli Piotr Machalica, wystylizowany z taką brodą na Freuda. Takie przynajmniej skojarzenia przychodzą do głowy. I zgodnie z diagnozą psychoanalityka granego przez Machalicę, Adaś Miałczyński, żeby dojść do normalności, musiałby właśnie przepracować traumy. Ale że to jest droga, jak Machalica zapowiada, długa, trudna i wyboista, to też Adaś w ogóle tym nie jest zainteresowany i zamiast pracy nad sobą woli zestaw proszków, tutaj zacytuję, na szajby i myśli samobójcze, które być może poprawią jego samopoczucie. On kompulsywnie przecież bierze te środki, ale przecież to nie zmieni nastawienia, stosunku do rzeczywistości i na dłuższą metę nie naprawi jego relacji. A jednak w tym ostatnim filmie, czyli w Siedmiu uczuciach, bohater na taką terapię się decyduje. Ale to, co wydaje się tutaj jednak najważniejsze, to to, że ta obserwacja siebie, ta obserwacja rodziny, relacji, powrót właśnie do tego trudnego, traumatycznego dzieciństwa może być tutaj dla nas szersza. W tym sensie, że opowieść o Miałczyńskim jest też opowieścią o Kowalskim, o Nowaku, być może o nas. To już Państwo sami będziecie musieli rozstrzygnąć, na ile tutaj się możecie zidentyfikować z tym bohaterem. Ja przyznam, że przynajmniej dwie sceny są takie, z którymi mogłabym się w jakiś sposób zidentyfikować. Ale żeby nie być tutaj gołosłowną, to ja sobie przygotowałam kilka takich wypowiedzi z forum na Filmwebie i oczywiście sami Państwo możecie sobie te opinie przeczytać, ja zacytuję może tylko jeden wątek. Ja byłam naprawdę poruszona i uderzyło mnie to, jak dużo takich bardzo osobistych komentarzy tam się pojawiło. I pierwszy wątek pod filmem, ale od razu bardzo charakterystyczny, zatytułowany jest "Oglądanie tego filmu boli". I zacytuję. Boli, bo jak oglądam, to widzę siebie. Człowieka, który nie może się pogodzić z otaczającą go rzeczywistością. Człowieka, który z jednej strony chciałby być bardziej otwarty, wyjść do ludzi, a z drugiej nie jest w stanie znieść przebywania w towarzystwie większości z nich. Człowieka, który chciałby coś zrobić ze swoim życiem, ale pogrąża go strach i wciągają go rodzinne, codzienne, przepraszam, rytuały, które powodują, że można z 99% pewnością stwierdzić, jak będzie wyglądał kolejny dzień, tydzień, miesiąc i rok. I rzeczywiście Adaś, zobaczycie Państwo, jest więźniem tych swoich rytuałów, tych takich fobii, tych śmiesznostek takich. No, mówi wprost o tej bezradności, o tym zmęczeniu, o tym rozgoryczeniu. Nie bez powodu on decyduje się na wyjazd na urlop i zresztą bardzo dużo pacjentów, którzy trafiają do gabinetów psychoterapeutycznych, mówi o tym, że właśnie boli ich ta codzienna rutyna, że ona zabija w nich kreatywność, że to jest coś takiego bardzo męczącego, że trzeba właśnie codziennie rano wstać, wykonywać te same czynności. Ale wracając tutaj do tego wątku, jakie są odpowiedzi na ten post? Mam tak samo. Kamilu, mam tak samo. Niestety żyjemy w jakimś sensie w świecie Matrixa, w Polsce jesteśmy sterowani, na co niestety nie mamy wpływu. Film dla mnie jest arcydziełem ukazującym szarą rzeczywistość większości Polaków. Szalik 999 na to. Chłopie, mam tak samo. Jadzia Smosarska, kolejna. Mieliście Państwo jakieś filmy z Jadzią Smosarską? Myślę, że każdy z nas jest po trochu jak główny bohater filmu, pokazany w niezwykły, smutno-zabawny sposób, jakie mamy problemy czy rozterki życia. Na pocieszenie powiem Wam, że nie jesteście sami. I kolejny użytkownik, obejrzałem po latach, zdania nie zmieniam, to wciąż numer jeden wśród obejrzanych przeze mnie filmów. Już nie śmieszy prawie w ogóle, wydaje mi się, że Koterski zrobił ten film tak, żeby każdy go zrozumiał. No tutaj pomijam fragment, żeby też nie przedobrzyć, bo
No i tutaj właśnie całe życie marzył o miłości na życie, bo nie dostrzeże wobec siebie pisarza, poety, człowieka, który kiedyś mógł w nim pomieszkiwać. I jeszcze jeden, mnie również ten film męczy psychicznie, tak jak to określiłeś, boli, ale to nie jest rodzaj bólu związany z dostrzeganiem w sobie cech Adasia. Choć bywały okresy w moim życiu, kiedy mógłbym powiedzieć, jak główny bohater przy budzeniu się, boję się rano wstać, boję się dnia, codziennie rano boję się otworzyć oczy ze strachu przed świtem, nie wiem, co zrobić z nadchodzącym dniem. Zwróćcie Państwo uwagę, że ten fragment z Dnia Świra w ogóle brzmi jak taki typowy opis depresji. Mimo, cytuję dalej, że jak już zaznaczyłem, nie utożsamiam się zbytnio z głównym bohaterem, no chyba, że w kwestii bycia idealistą, czyli jednak coś tutaj znalazł, to oglądając taki film też rodzą się we mnie obawy, czy nie skończę podobnie. Jako samotny rozwodnik z agresją wobec całego świata, ze źle płatną pracą i różnymi psychicznymi przypadłościami. I tutaj na koniec, tak już króciutki cytat, jakiś pół roku temu katowałem ten film dzień w dzień, przez miesiąc, arcydzieło. I tutaj zakończymy to cytowanie, ale chciałabym się zatrzymać przy tym słowie arcydzieło, bo filmowe arcydzieła nie są przecież arcydziełami samymi w sobie, wymiernymi, prawda? Wszyscy dobrze znamy tę frazę, jak zachwyca, skoro nie zachwyca, a już na pewno nie da się arcydzieła zaplanować, wymyślić. Gdyby tak było, to też nasza kinematografia by inaczej zupełnie wyglądała. Film nie rodzi się na papierze w jakiś sztuczny sposób, ale też w kontakcie osobowym, prawda, między producentem, autorem, reżyserem, później ekipą, wśród widzów, w takim zbiorowym odbiorze, w recenzjach, jak chociażby w tych cytowanych wyżej. I proszę zwrócić uwagę na to, że Koterski zrealizował szereg filmów o Miałczyńskim, a jednak prawdziwe spełnienie przyniósł mu dopiero Dzień Świra. Dopiero ten film w jakiś sposób zarezonował z publicznością. I tutaj jeszcze dla porządku wymienimy sobie te filmy. Ten bohater Miałczyński narodził się w filmie Dom wariatów w 1984 roku. Tam również zagrał go Marek Kondrat. Później w życiu wewnętrznym Adasia Miałczyńskiego gra Wojciech Wysocki. Aktorzy się zmieniają, prawda, ale postać zostaje, co jeszcze sprawia, że te filmy stają się bardziej uniwersalne. Porno, to jest taki film mówiący o uczuciowej pustce, tam główną rolę zagrał Zbigniew Rola, nomen omen. W latach 90. reżyser powraca dwukrotnie do tej postaci w filmie Nic śmiesznego i I love you. Tam Miałczyńskiego gra Cezary Pazura i znowu oba, chociaż dobre, to też nie wywołały takiego odzewu. W 2002 właśnie powstaje ten nasz dzisiejszy film Dzień Świra, czyli już szósty z serii. Później powstanie film Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Nie wiem, czy ten film Państwo znacie. Też dosyć głośny tytuł o zmaganiu się z chorobą alkoholową. Znów na wskroś autobiograficzny. I ostatni, no ale nie wiadomo, czy ostatni. Poczekamy, zobaczymy. Siedem uczuć. I no właśnie tutaj tak zasugerowałam, że być może jeszcze doczekamy się dalszych losów, jakiejś wariacji na temat Miałczyńskiego. Dlatego, że w 1984 roku Marek Koterski właśnie po filmie Dom wariatów powiedział, to nie jest sposób na kino, ale na jeden film. A co się okazuje i co możemy powiedzieć po premierze Siedmiu uczuć, że to nie jest tylko pomysł na jeden film, ale na całe życie wręcz, prawda? I to jest swoją drogą bardzo ciekawe, że ten antypatyczny dosyć typ, prawda, Miałczyński, często otwarcie, jak Państwo zobaczą, agresywny, mściwy, sfrustrowany, zalękniony z tą swoją nerwicą natręctw, wywołał tak duże, powszechne wręcz, i tutaj cytuję w tym momencie Tadeusza Lubelskiego, powszechne wrażenie identyfikacji. No i tutaj znowu Państwo będą musieli sami sobie odpowiedzieć, skąd właśnie to powszechne odczucie identyfikacji. Wydaje mi się, że nie bez znaczenia jest to, że ta postać nie jest jednoznacznie
zła. To nie jest postać jednoznaczna, mówiąc krótko. Wypatrujcie proszę tych scen, gdzie z Adasia wychodzi czyste dobro, w jakiejś takiej trosce o syna, czy w odruchu czułości do małej sąsiadki. Co jeszcze? Na co warto zwrócić uwagę? Tam jest taka pełna szczerości i goryczy odpowiedź bohatera na zwykłe grzecznościowe pytanie sąsiada granego przez Grabowskiego, co słychać. On pyta go, co słychać, sąsiedzie. To jest takie raczej amerykańskie pytanie, how are you, po którym nikt nie spodziewa się jakiejś rozbudowanej odpowiedzi, tylko po prostu I'm great, I'm fine, prawda? A tu nagle Adaś odpowiada, że nie udało mu się życie, że zmarnował. To jest tutaj bardzo symptomatyczne. Co jeszcze? To, że ten dom wariatów, z którego on wyrósł, rozrasta się w kolejnych filmach do rozmiarów bloku i to staje się taką szerszą metaforą, takim pars pro toto całego społeczeństwa. Blokowisko, które zamieszkuje, jak za chwilkę zobaczymy, Miałczyński w Dniu Świra, jest Polską w pigułce. Inteligent sąsiaduje tutaj z robotnikiem, z gejem, samotną matką, bardzo taka silna tutaj, chociaż epizodyczna rola Anny Przybylskiej, ale właśnie silna, niezależna kobieta. I to jest przekrój całego społeczeństwa. Blok z jednej strony to jest oczywiście przestrzeń, jak wiemy, prywatna, ale z drugiej strony przestrzeń publiczna. Adaś nawet tam nie potrafi zaznać spokoju, bo każdy, niezależnie od wykształcenia, statusu społecznego i tak dalej, ma tam swojego jakiegoś bzika. Sąsiad, który słucha Chopina tak głośno pod prysznicem, że cały blok musi słuchać razem z nim. Ta sąsiadka właśnie policjantka, którą wspomniałam, uporczywie tam ćwiczy karate, młody sąsiad, który non-stop zjeżdża tak melodyjnie, moglibyśmy powiedzieć, po schodach na rolkach. No to jest takie zbiorowe szaleństwo i nie tylko Adaś tutaj jest świrem ze swoją nerwicą natręctw, z tymi małymi dziwactwami. Więc domyślacie się już Państwo, że w tych komicznych scenkach z bloku chociażby Koterski przedstawia karykaturalną, ale niezwykle trafną właśnie diagnozę społeczeństwa polskiego. Koterski zresztą pytany kiedyś, jak wyobraża sobie idealny odbiór swojego filmu, odpowiedział tak. Mój widz, oglądając filmy, myśli najpierw, że to jest o prawdziwych wariatach. Patrzy dalej, nie, to nie są wariaci, tylko normalni ludzie. Zaraz, zaraz, ale jednak chorzy. Więc jeśli oni są chorzy, a zarazem podobni do mnie, to znaczy, że wszystko dookoła jest chore. No i teraz pojawia się zasadnicze pytanie, bo też nie chciałabym tutaj tylko stawiać pytań, ale spróbować odpowiedzieć, jak zatem brzmiałoby przesłanie Koterskiego, bo on go wprost nie daje, więc musimy tutaj gdzieś je wyszukać, bo on mówi tylko, że otaczający nas świat wydaje się głupi, odrażający, zły, ale no, jesteśmy jego częścią, więc być może patrząc już tak z góry na całą jego twórczość, to przesłanie brzmiałoby w ten sposób, że jeśli chcesz zmienić świat, to zacznij od siebie. I być może to brzmi troszeczkę banalnie, ale kolejne filmy Koterskiego, takie jak Wszyscy jesteśmy Chrystusami czy Siedem uczuć, pokazują, że jest w tym jakiś sens, bo proszę zwrócić uwagę, że w obu tych filmach pojawia się nadzieja. Koterski powiedział o Wszyscy jesteśmy Chrystusami, powiem w coś, co wierzę, a co jest dla mnie najdonioślejszym powodem powstania tego filmu. Można. Można się wyrwać z obsesji picia, można odzyskać utraconą kontrolę nad życiem, można odzyskać miłość syna. Jest wielkie cierpienie i strach, ale jak się okazuje w finale, jest też nadzieja. Mimo niesionego przez nauk bezmiaru bólu i strat, jakim chcę z całym rozmysłem wstrząsnąć widzami filmu, kończę go jak nigdy dotąd, zdecydowanie optymistycznie, wiarą w potęgę miłości i nadzieją na prawdziwe życie. I oczywiście to zbliża nas w sposób taki naturalny do przesłania filmu Jerzego Sztura, ale zanim przejdziemy już na koniec do historii miłosnych, to dla porządku wykładu chciałabym jeszcze podkreślić ten temat transformacji, który jest dla nas takim hasłem wywoławczym dzisiaj. Bo trzeba podkreślić, że film Koterskiego jest nie tylko mistrzowskim studium psychologicznym, ale też przenikliwym studium socjologicznym o sytuacji inteligenta w wolnej Polsce. Ten słynny monolog Miałczyńskiego,
wygłoszony przy, no ale który tam nie jest słynny, prawda? Przy odbiorze niskiej pensji nauczycielskiej, który jest napisany, proszę zwrócić uwagę, 13-zgłoskowcem, brzmi przecież dokładnie tak, jak mogłoby brzmieć zdanie wypowiadane dzisiaj, prawda? Przez współczesnego inteligenta, przez współczesnego nauczyciela. Oto mi płacą, jakby ktoś dał mi w mordę. Przy okazji strajku nauczycieli ten fragment filmu zresztą był często przypominany. Więc chociaż Koterski opisuje sytuację z początku XXI wieku, to jednak ta wizja nadal pozostaje w wielu aspektach aktualna. Ta frustracja bohatera, o której mówiłam, podobnie jak frustracja zresztą nauczycieli, nie bierze się jednak znikąd. Adaś jest uosobieniem takiego inteligenta, który w wolnej, kapitalistycznej Polsce czuje się nikim. On przecież skończył, to tam się pojawia w tym monologu, z wyróżnieniem studia polonistyczne, a jako nauczyciel zarabia marne grosze, przez nikogo nie jest szanowany, tam uczniowie na jego lekcji przecież puszczają bąki, jest gdzieś tam u lekarza też tak bardzo, bardzo nieprzyjemnie traktowany, mówi się do niego w trzeciej osobie, jakieś kobiety w sklepie go szturchają obcesowo, więc ten dramat jego jest takim przykładem inteligenta rzuconego w nowe tu i teraz. I wydaje się, że Koterski stawia taką diagnozę, że kiedyś ta rola inteligencji była dużo ważniejsza, donioślejsza, była narodowi potrzebna, prawda? Prowadziła, kierowała, kształtowała, a w tej neokapitalistycznej, ten kapitalizm jest obecny w filmie, on jest w tle, ale tam chociażby na przykładzie tych parodii reklam, które ogląda Miałczyński, jest bardzo dobrze widoczny. I no właśnie ten inteligent w tej nowej rzeczywistości przedstawionej przez Koterskiego w krzywym zwierciadle nie jest nikomu potrzebny. On, tak jak mówi, no nie odbijał 7 rano karty w fabryce, więc w oczach tego nowego społeczeństwa jest bezproduktywny. Proszę zwrócić uwagę właśnie na taką kolejną słynną scenę, wrzeszczy, czy panowie muszą tak od bladego świtu, że nie podbijam karty na zakładzie o 7 rano, to już w waszym robolskim mniemaniu muszę być nierobem, już możecie inteligentowi po uszach od brzasku. Tutaj opuszczam wulgaryzmy, bo to wprawdzie na zasadzie cytatu by było, ale w tych murach nie chcę przeklinać. Żeby se czasem kałamarz nie pospał godzinkę dłużej kapkę od was, skoro zasnął dopiero nad ranem i żeby się kompletnie spalił w blokach już na starcie. Grunt, że inteligent załatwiony na cały dzień. Wrócicie pewnie jak siądę do pracy. I Anita Piotrowska w artykule bardzo ciekawym Psychoza po polsku użyła takiego trafnego sformułowania, że Adaś jest bękartem transformacji. Pamięta poprzedni ustrój, ale żyje w nowym. I tutaj diagnoza jest taka, no nie za wesoła, że inteligencja jest grupą społeczną, która najtrudniej odnajduje się, czy też odnalazła się w tym nowym ładzie, bo ta grupa doznaje takiej największej przepaści pomiędzy aspiracjami a rzeczywistością. Zwróćcie Państwo uwagę na tę przepaść w filmie. Przecież on w którymś momencie mówi, ileż to razy w myślach osiągałem wszystko, prawda? On ma aspiracje, on chciałby tworzyć, prawda? Ale nie może z różnych powodów skończyć tego swojego dzieła, poprzestaje na jednym cały czas zdaniu. A na domiar złego on nie wyobraża sobie życia gdzie indziej, prawda? Na swój sposób kocha Polskę, chociaż cały czas ma do niej pretensje. Podobnie jak miliony Polaków czuje się gdzieś tam zawiedziony, rozgoryczony, oszukany i nie potrafiąc przystosować się do tego świata, do tej hierarchii wartości, bo ciągle jeszcze żyje romantycznymi ideałami. Ten romantyzm jest podkreślany, często nawet tak dosyć, myślę, powierzchownie, ale jednak coś w tym jest, nazywa się go bohaterem romantycznym. I
Stąd u niego ta ogromna frustracja. Więc podsumowując, ta kondycja inteligenta 10 lat po transformacji ustrojowej no, nie wydaje się być najlepsza. Inteligent nie może odnaleźć się w nowym świecie. Podobnie, i tu jeszcze raz odniosę się do psów Pasikowskiego. Ci bohaterowie też, jak pamiętamy, nie mogli się tam odnaleźć, prawda? Ci byli esbecy Francji Olo, grany notabene przez Marka Kondrata, ale jak pamiętamy psy, żeby przywrócić światu porządek, no to miały do dyspozycji te giwery, a Miałczyński, jak sam mówi, przecież nie jest hamem ze sztachetą. W zasadzie on pyta, czemu nie jestem hamem ze sztachetą w ręku, skarżąc się na ten swój los. I tu zrobimy taką klamrę, co ma Miałczyński, skoro nie ma właśnie tej broni. On ma język, który jest jednocześnie jego bronią, takim azylem i możemy powiedzieć właśnie terapią, bo mówienie jako terapia, tutaj nic nowego nie odkrywam, terapia często przecież opiera się na snuciu narracji na swój temat, na wyartykułowaniu uczuć, a my widzowie, prawda, w takim strumieniu potoczności na co dzień być może zapominamy czasem o jakimś takim namyśle, o snuciu narracji na swój temat i dopiero w zetknięciu ze skończonością filmowej fabuły, która trwa tam załóżmy 2 godziny, prawda, też możemy poczuć potrzebę streszczenia swojego życia i nadania mu konkretnych ram. I do tego też zachęcają historie miłosne, o których już na koniec dwa słowa powiem, bo ten najważniejszy aspekt filmu już wcześniej zarysowałam, wskazując, że jest moralitetem, więc tego już nie będziemy rozwijać, zwłaszcza, że państwo tutaj odczytają bezbłędnie znaczenia zawarte w tym filmie, ale wypada właśnie powiedzieć troszeczkę o tym kinie autorskim Jerzego Sztura i o tym temacie związanym z transformacją. Tak jak w spisie Cudzołożnic, bo to był debiut Jerzego Sztura jako reżysera, również w tych historiach miłosnych osią wydarzeń są perypetie przeciętnego 40-latka i tym razem on ma kilka życiorysów. Proszę zwrócić uwagę, że Sztur pojawia się tu aż w 4 rolach, a w zasadzie nawet w 5, bo jeszcze na koniec pojawia się tam postać grana przez niego. Ona już nie jest rozbudowana, ale też zagrana przez Sztura. To jest rola księdza, adiunkta, przemytnika i pułkownika, co właśnie składa się na taką postać Everymana. I to znowu może troszeczkę tutaj zbliżać ten film do Dnia Świra. Zresztą Sztur, podobnie jak Koterski, zawsze przedstawia w swoich filmach kondycję polskiego inteligenta. Bohaterowie jego filmów, którzy grani są zawsze, chyba, że tutaj jakiegoś szczegółu nie pamiętam, ale właśnie zawsze przez niego samego i to są inteligenci w średnim wieku. Gustaw ze spisu Cudzołożnic jest doktorem polonistyki pracującym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tych polonistów mamy dużo w kinie polskim. Adam Borowski z Tygodnia z życia mężczyzny jest prokuratorem. Zygmunt Sawicki z Dużego Zwierzęcia. To jest film notabene zrealizowany na podstawie scenariusza Krzysztofa Kieślowskiego. To tam grany przez Sztura bohater jest urzędnikiem bankowym. Józef Kozioł z Pogody na jutro, byłym nauczycielem i działaczem Solidarności. A 4 bohaterowie z dzisiejszego filmu, tak jak mówiłam, to adiunkt uniwersytecki, ksiądz, oficer i więzień. Tutaj moglibyście państwo mi zwrócić uwagę, że przecież więzień to nie inteligent, prawda? Ale tutaj wydaje mi się, że ta postać została raczej pomyślana jako przeciwwaga, jako taki kontrast efektowny dla pozostałej trójki. I wydaje mi się, chociaż tutaj mogę trochę podpaść organizatorom, że zresztą mogę się mylić, ale wydaje mi się, że w przeciwieństwie do Dnia Świra historie miłosne nie komentują w jakiś widoczny przynajmniej sposób, nie diagnozują tej transformacji ustrojowej w Polsce. Przynajmniej nie będzie to takie nasze pierwsze skojarzenie, jak przy okazji Psów Władysława Pasikowskiego, czy jak przy okazji Długu, który państwo obejrzą na kolejnych zajęciach. Chyba, że w tym sensie, że Sztura interesują wartości właśnie bohaterów,
bohater, który znajduje się w świecie takich rozchwianych wartości. Ale proszę zwrócić uwagę, że trzy z czterech historii w tym filmie, czyli historia księdza, który dowiaduje się, że ma córkę, przemytnika, który trafia do więzienia, adiunkta w tym Instytucie Polonistyki, w którym zakochuje się studentka grana przez Dominikę Ostałowską, mogłyby w zasadzie wydarzyć się zawsze i wszędzie. To są bardzo uniwersalne historie. I jedynie w historii pułkownika odbija się duch czasu i miejsca, nowego ładu światowego, bo na drodze kariery wojskowej w tych nowych natowskich układach sojuszniczych staje pewnego dnia przed bohaterem piękna Rosjanka, z którą on kiedyś tam podczas studiów w Moskwie miał romans. I mimo tego autentycznego uczucia, a nawet uroczystej przysięgi, takiej obietnicy związku złożonej przy grobie matki, bohater właśnie pod wpływem tej nowej sytuacji, pod wpływem właśnie tej geopolitycznej nowej sytuacji ma pewien problem z tym uczuciem. Tutaj nie chciałabym za dużo zdradzać, nie powiem jakiego dokona wyboru, zobaczycie Państwo sami. I tak jak powiedziałam, tylko właśnie ta historia jest umocowana w bardzo konkretnej czasoprzestrzeni, a pozostałe mogłyby się wydarzyć wszędzie. Zresztą nawet zachodni producenci byli zainteresowani wykupieniem praw, zwłaszcza do tej historii bardzo efektownej, przejmującej właśnie księdza i córki. I historie miłosne, na co oczywiście wskazuje już sam tytuł, zostały właśnie w całości poświęcone uczuciom, właściwie różnym sposobom przeżywania tej miłości, odpowiedzi na właśnie zjawiającą się miłość i oni muszą zdać egzamin. I to znowu jest literalnie, oni muszą zdać egzamin z siły tych swoich namiętności. Czyli tutaj najważniejszym tematem filmu będzie potrzeba miłości i w interpretacji Jerzego Sztura bez wątpienia jest to kwestia najważniejsza, nadająca życiu podstawowy sens i to jest też, wydaje mi się, bardzo terapeutyczne, więc podsumowując wykład, Dzień Świra i historie miłosne w tej mojej zaproponowanej tutaj interpretacji, to są dwa takie filmy z potencjałem terapeutycznym. O Dniu Świra powiedzieliśmy sobie, że to taka podwójna terapia, zarówno reżysera, ale nie wyklucza to terapii widzów, a historie miłosne, no mimo że może uproszczone, może nawet nie uproszczone, ale właśnie z tym wyraźnym morałem, z tym moralizowaniem, stanowią taką ciekawą metaforę teatru świata. Zwróćcie Państwo uwagę na pewien taki rodzaj sztuczności. To jest bardzo czytelne tutaj, bo bohater wchodząc do tego tajemniczego gmachu pod różnymi postaciami, on jakby wstępuje na scenę, on zmienia przebrania, zmienia atrybuty, tam jest taka specjalna szatnia, to jest też takie efektowne i te wcielenia podkreślają kolejno zakładane maski, kostiumy symbolizujące właśnie społeczne role. Więc ten teatralny, ale też świetny aktorski zabieg, tutaj no, fenomenalnie Jerzy Sztur się wywiązał ze swojej roli. Proszę zwrócić uwagę, on nie tylko zdecydował się wyreżyserować ten film, ale zagrać w nim nie jedną rolę, ale cztery, więc to jest absolutnie tutaj godne podziwu i też ciekawe wydaje mi się to zburzenie zasady konstrukcji filmowej, prawda? Bo zazwyczaj twórcy filmowi dążą do tego, żeby przekonać widza, że to, co widzą na ekranie się dzieje naprawdę, jakieś takie zbliżenie do rzeczywistości, do największej wiarygodności, a tutaj Sztur już w pierwszej scenie pokazuje, że wszystko to kreacja, że to jest teatr, że aktor zmienia kostiumy, nie wierzyć w nic tutaj, prawda? A jednocześnie paradoksalnie wierzymy temu bohaterowi, tym bohaterom. Opowieść staje się bardzo uniwersalna.